Nowenna do świętego Jana Marii Wianeya. Światu potrzeba dobrych kapłanów, ale też odważnych. Widzimy coraz częściej, że kapłani są atakowani, wyśmiewani, umniejszana jest ich rola i sprowadzana nie do powołania, a do jednego z wielu zawodów. Wyraźnie widać, że błędy niektórych księży są generalizowane i przenoszone na pozostałych. Być może zechcecie podjąć nowennę do świętego Jana Marii Wianeya, patrona proboszczów, w intencji konkretnego kapłana, bądź po prostu pomodlić się tą nowenną w intencji kapłanów w ogóle, by mieli odwagę zawsze stać przy Chrystusie. Może być to piękny prezent dla naszych księży, a prezenty bez okazji cieszą przecież najbardziej. Zapraszam serdecznie. Modlitwa na każdy dzień nowenny. Kocham Cię, o mój Boże, i moim jednym pragnieniem jest kochać Cię aż do ostatniego tchnienia mego życia. Kocham Cię, o mój Boże, nieskończenie dobry i wolę umrzeć kochając Cię, niż żyć bez kochania Ciebie. Kocham Cię, Panie, i jedyna łaska, o jaką Cię proszę, to kochać Cię wiecznie. Boże mój, jeśli mój język nie jest zdolny mówić w każdej chwili, iż Cię kocham, chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdym moim tchnieniem. Dzień piąty. O grzechach popełnianych podczas modlitwy. Bo czym się zajmujecie, kiedy idziecie na spotkanie towarzyskie? Ludźmi, których tam spotykacie? I tutaj też widzicie oczami na wszystkie strony. Przyglądacie się ścianom, dekoracjom, witacie się ze znajomymi, rozmawiacie, nie mówiąc już o złych pragnieniach i spojrzeniach. Dla grzesznika, który się nie chce zmienić, Kościół jest, że tak powiem, salą balową czy koncertową, nie domem Bożym. Żeby przynajmniej wasze myśli, kiedy jesteście w domu Bożym, były choćby tylko obojętne, a nie grzeszne. Podczas modlitwy po głowie człowieka snują się jego ukochane przedmioty i to im kłania się on jako swojemu Bogu. W modlitwie czasami mówicie do Boga: oddaję Ci cześć i hołd. Kocham Cię, Panie, z całego serca. Łudzisz się, przyjacielu. Ty wielbisz nie Boga, tylko swojego Bożka. Twoim Bożkiem jest ta młoda osoba, której oddałeś serce i którą bez przerwy zaprzątasz sobie umysł. A Twoim Bogiem kto jest, siostro? Czy nie ten młody człowiek, któremu starasz się przypodobać nawet w kościele? Tu, gdzie powinnaś opłakiwać swoje grzechy i prosić Boga o przebaczenie. W czasie mszy świętej lub w czasie modlitwy przychodzi wam do głowy zazdrosna myśl albo chęć zemsty. Jeśli kochacie dobrego Boga bardziej niż takie myśli, to szybko je odrzucicie. Ale jeżeli nie odpychacie ich od siebie, to okazujecie przez to, że wyżej cenicie takie myśli niż Boga, że są one godne tego, żeby królować w waszym sercu. Widzicie więc, że podczas modlitwy oddajecie hołd nie prawdziwemu Bogu, ale swoim złym skłonnościom i namiętnościom. Święty Janie Mario Wianeju, który z miłości do Boga niczego nie szukałeś i niczego nie pragnąłeś, oprócz chwały Bożej, wyproś mi łaskę, abym za Twoim wzorem stał się prawdziwie wiernym miłośnikiem Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Wyproś mi łaskę, o którą Cię w tej nowennie usilnie błagam. Wyjednaj mi przebaczenie wszystkich grzechów, oderwanie się od każdego przywiązania, które plami serce człowieka. Wyproś mi ducha umartwienia i pokuty, abym zasłużył na Boże miłosierdzie. Przybądź mi z pomocą, gdy pragnę gorliwiej pracować nad własnym uświęceniem i zbawieniem. Święty Janie Mario, orędowniku zawsze gotowy, aby pomagać tym, którzy uciekają się do Ciebie, módl się za mną. Tobie polecam tę ważną i pilną potrzebę, licząc na skuteczność Twojego orędownictwa. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.